rekonstrukcja przedstawia walki obronne na froncie wschodnim w sierpniu 1944 roku. Oczywiście obronne ze strony Niemcy, bo to Rosjanie nacierali. W rekonstrukcji udział weźmie około 80-85 rekonstruktorów, mniej więcej porówno na każdą ze stron. W tym około 70 sztuk broni strzelającej z amunicji ślepej, 3 czołgi strzelających, 4 działa, 1 moździerz. Na tym polu znajdują się grupy z Gdańska, z Warszawy, z Wrocławia, po prostu rozsiane po całej Polsce. To są zwykli ludzie, tak? Lekarze, instruktor nauki jazdy, historyk, nie wiem, pracownik biura, urzędu, czegokolwiek, Biedronki. Wszystko wiąże się z tym, że po prostu wiadomo, taki człowiek odpowiednio do tego, co rekonstruuje, czyli czy tam wojsko niemieckie, czy wojsko radzieckie, musi wydać odpowiednią ilość pieniędzy. No i wtedy w to się ubrać. No, przyda się poczytać trochę książek, czy mieć jakąś wiedzę. Ogólnie ludzie, którzy tutaj są, są mocno zainteresowani historią tego okresu, także no to nie da się powiedzieć, że ktoś po prostu stwierdził, a co zrobię, tylko gdzieś tam to siedzi i już się człowiek tym interesuje.